Jesteśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie znajduje się replika kanałów podobnych do tych, którymi przedzierali się powstańcy w rejony Śródmieścia i Żoliborza ze zniszczonego Starego Miasta. Możemy tylko sobie wyobrażać dramatyzm, który towarzyszył tej przeprawie w kompletnych ciemnościach, kilometrami, krętymi korytarzami, brocząc w ściekach, w fekaliach, z niewyobrażalnym odorem, który towarzyszył im z każdym krokiem. Wielu z nich nie opuściło tych kanałów żywych z prostego względu. Niemcy na pewno nie ułatwiali tej przeprawy. Decyzja o ewakuacji załogi Starego Miasta do Śródmieścia i na Żoliborz, bo to były te dwa kierunki, zapadła w momencie, kiedy wiadomo było, że nie uda się uzyskać połączenia między Starym Miastem a Śródmieściem, czy też Żoliborzem. Pani Danuta Dworakowska-Jędrzejczak, pseudonim Lena, batalion Gozdawa, sanitariuszka ranna w powstaniu. Był rozkaz ustawić się grzecznie jeden za drugim i wchodzić do kanału. Ja jeszcze przed tym spytałam się porucznika, czy ja bym mogła, bo mieszkaliśmy w domu pod Królami na Hipotecznej, czy mogę pójść do mamy i powiedzieć chociaż coś, ale on powiedział, to jest wojsko. Jedyna szansa, jak można ewakuować, tylko kanałami. Zresztą kanały wykorzystywano już wcześniej, prawda, służyły do łączności. Też mieliśmy już ewakuację z Ochoty Obrońców Retuty Wawelskiej, więc ta droga była sprawdzona i trzeba było tylko te kanały przygotować. Nieznany, niepewny, ciemny, cieszący się najgorszą sławą kanały. No i tyłem się wchodziło, są takie klamry, tam nie ma schodków. Dość duże odstępy, no więc w każdym razie dałam radę i potem był taki chlup, stanęłam już w czymś mokrym, czarno, nic nie widziałam. Ale tylko w pewnym momencie rozbłysła latarka, tam gdzieś w kącie postaci nie widziałam, bo było zupełnie ciemno, tylko widziałam tę latarkę, która wskazywała nam drogę, co dalej, którędy iść. Te kanały oczywiście one są przygotowywane, bowiem Niemcy na przykład w kierunku żoliborskim budują zapory, stawiają pod Włazami, które, no cóż, uniemożliwiają przejście, no i spiętrzają wodę. O to chodzi Niemcom, żeby spiętrzyć wodę, żeby ta ewakuacja się nie powiodła. Na szczęście powstańcom udaje się zniszczyć te zapory, również spuszczają wodę. Tutaj pracują specjaliści od wodociągów, kanalizacji warszawskiej, którzy wiedzą, co zrobić, żeby gdzie indziej te ścieki skierować. No i to się udaje. I ewakuacja rusza w nocy, ta taka ostateczna, kiedy są ewakuowane oddziały uzbrojone z 1 na 2 września 1944 roku o godzinie 20 i ten główny właz znajduje się na placu Krasińskich. Nie można było się ani na sekundę zatrzymać, dlatego że po pierwsze nie wolno było mówić, po drugie nie wolno było rytmicznie iść, poruszać się jak to wojsko powinno, żeby nie czynić stosownego hałasu, który mógł być na górze usłyszany przez, no oczywiście się przechodziło pod pozycjami niemieckimi też, prawda? Od czasu do czasu ktoś tam, kto na przodzie był, oświetlał latarką i widziało się, to jest taka i taka ulica, idziemy tędy i tędy. I potem ktoś wskazywał i to było takie zabawne, bo tylko widać było rękę. Osoby nie było w ciemności widać, ta ręka wskazywała, bo są różne rozgałęzienia. Nie zapomnę takiego momentu, kiedy latarka dała znać, że możemy się zatrzymać. Ja spojrzałam u góry i zobaczyłam buty. I wtedy rzeczywiście miałam wrażenie, że serce mi wyskoczy w ogóle, a bałam się, że na to serce narobi takiego hałasu, że będzie słyszeć. Ale najgorsze to było, jak był krótki, chwała Bogu, odcinek, ale rura. Trzeba było na kolanach i na łokciach iść. I wtedy ja byłam bliska szoku i narobienia hałasu, bo to już przechodziło zupełnie moją wytrzymałość psychiczną. No, nie wiem jak to się stało, anioł stróż najwyraźniej mi pomógł.
Dość, że wyszliśmy i znowu się akurat trafiło potem na takie wysokie, się rozprostowałam. To był moment taki, że wpadliśmy w tak zwaną studzienkę. I raptem wlazło się prawie po szyję. No, to naprawdę są makabryczne rzeczy. Ale i skutki makabryczne, bo mi się wszystko rozpuściło. Wszystko to, co miałam na sobie, to było tak przesiąknięte, takim okropnym zapachem. Prawdą jest, że ci, którzy przed nami wychodzili, to mieli jeszcze gorzej, bo oni przetarli troszeczkę tę drogę. Spotykaliśmy sporo trupów, nawet kościotrupy też były. I nie wolno było zareagować. I trzeba było tylko cichutko dalej iść. Najgorzej to to, że ja miałam pod czapką taką oprychówkę miałam na głowie. Pod czapką miałam swoją legitymację, którą mi dano od razu, jak tylko się tam na Długiej zgłosiłam. I jeden z chłopców, którym się opiekowałam na Długiej w szpitalu, miał dwie nogi przestrzelone i nie miał żadnych szans na to, żeby wejść do kanału. Dzieciaczyna była wyglądała, może miał 15 czy 16 lat. A on mówi, słuchaj, ja wiem, że ja nie przeżyję, bo Niemcy, a wy musicie nas zostawić, a Niemcy nas po prostu zastrzelą, nie ma na co, nie ma na co liczyć, ale proszę ciebie, żebyś wzięła legitymację, tu mi dał i tę legitymację, żebyś dała mojej mamie, bo ty przeżyjesz i masz dobre ręce. Co on miał na myśli, mówiąc, że mam dobre ręce, to nie wiem, ale pamiętam te słowa i takie sformułowanie. I jak szliśmy tamtą na czworakach, a mi to czapka zjechała, razem z tym, co tam pod czapką było. I mam do tej pory wyrzuty sumienia, że nie znalazłam tej mamy. Pory w tym szpitalu na Długiej tam po prostu Niemcy zastrzelili. No więc dziwne, ale ja buzię tego chłopca pamiętam do tej pory. Chudziutki taki blondaszek, takie duże, chore oczy. O Jezu. Jakby to powiedzieć, najobrzydliwsze wspomnienie z tego wszystkiego, bo jak ja widziałam, kiedy rozwalony dom, kiedy nawet ludzie przy mnie padali, to no, trudno nazwać to wojną, ale, bo to nie była wojna, prawda, no, ale zachowania jak na wojnie. Ale te inne aspekty tego wszystkiego to były gorsze niż sama wojna. Oczywiście takim szczególnym momentem dla mnie to było to, jak właśnie zobaczyłam, kiedy pozwolono mi przed wyjściem do kanału, to była jakaś połowa sierpnia, odwiedzić mamę na Hipotecznej, tam w tym domu pod Królami. Ja wyszłam i zobaczyłam, że nie ma mojego mieszkania. A z naszego mieszkania nic nie zostało. Na dole leżał na podwórku pod oknami pianino roztrzaskane na kawałeczki. A na tym drugim piętrze, nie wiem jakim cudem, na jakiejś belce czy na czymś, za jedną nogę wisiało szkielet mojego metalowego łóżka. I tak się huśtał i tak straszliwie skrzypiał, tak okropnie skrzypiał. Pierwszy raz w życiu odezwała się we mnie nie tylko nienawiść, pogarda, ale taka wściekłość, że rzeczywiście wtedy, gdybym miała broń, a gdyby się nawinął jakiś zielony, to bym zastrzeliła. Oczywiście Starówka to było piekło. Tam właściwie te ostatnie dni to było życie w piwnicach, w schronach. Właściwie nie było domu, który nie byłby uszkodzony. To życie przeniosło się zupełnie gdzieś tam pod ziemię właśnie. Powstańcy schodzą do kanałów. Ludność cywilna 2 września tak naprawdę czeka na to, co się wydarzy za chwilę. A wydarzyły się straszne rzeczy. Kiedyś powiedziałam, że te 2 miesiące powstania
to mnie, jak się śmiałam, postarzały o kilka lat. Ja, prawidłowo mówiąc, bardzo wydoroślałam. To już nie byłam ja. To było jakieś coś w rodzaju gorzkiego rozczarowania. Nie to, że tyle... To też nieładne, to młodzieńcze myślenie. Nie to, że tyle ludzi zginęło, nie tylko, ale że bez sensu. Bo gdyby to było, gdybyśmy te Warszawy obronili, gdyby tam ci weszli i zobaczyli biało-czerwone na tych ruinach i nas. Tak wyobrażaliśmy sobie. Więc jak się powstanie miało ku końcowi, to myśmy rzeczywiście coraz bardziej byli rozczarowani, smutni i wściekli na kogoś, kto, jak tam się wtedy jeszcze mówiło, wpuścił nas w ten cały kanały i maliny. Żeby nie wiem, co się działo, to życie jest tak silne, że nawet w takim momencie straszliwym, jeszcze ludzie się jakoś kochają, zakochają się, coś, życie idzie dalej. Życie idzie dalej.